W wynajętym mieszkaniu, nauczanie domowe, 4 czerwca. Dzieje Apostolskie, rozdział 28, wersety od 16 do 20 i od 30 do 31. Gdyśmy przybyli do Rzymu, pozwolono Pawłowi mieszkać prywatnie razem z żołnierzem, który go pilnował. Po trzech dniach poprosił do siebie najznamienitszych Żydów. Kiedy się zeszli, mówił do nich: Nie uczyniłem bracia nic przeciwko narodowi lub zwyczajom ojczystym, a jednak wydany zostałem jako więzień w ręce Rzymian, którzy po rozpatrzeniu sprawy chcieli mnie wypuścić, dlatego że nie popełniłem nic zasługującego na śmierć. Ponieważ jednak Żydzi sprzeciwiali się temu, musiałem odwołać się do Cezara, bynajmniej nie z zamiarem oskarżenia w czymkolwiek naszego narodu. Dlatego też zaprosiłem Was, aby się z Wami zobaczyć i rozmówić, bo dla nadziei Izraela dźwigam te kajdany. Przez całe dwa lata pozostał w wynajętym przez siebie mieszkaniu i przyjmował wszystkich, którzy do niego przychodzili, głosząc Królestwo Boże i nauczając o Panu Jezusie Chrystusie zupełnie swobodnie, bez przeszkód. Paweł głosi Ewangelię wszędzie: w synagodze, nad rzeką, w domu, w świątyni, na statku, w drodze. A dzisiaj słyszymy, że robi to w wynajętym mieszkaniu. Ale to wynajęcie było specyficzne. W Rzymie, dla niego, to wynajęte mieszkanie było miejscem odosobnienia, swego rodzaju aresztem domowym. Dzisiaj też, kiedy wynajmujemy mieszkanie, mówimy, że to jest nasz tymczasowy pobyt. Nawet jeżeli zameldowani jesteśmy na stałe, to każdy chciałby mieć własne mieszkanie czy własny dom. Wynajmowanie jest rodzajem takiego czasowego. Pobytu w tym miejscu zamieszkania, wielu z nas wynajmuje. I święty Paweł może być przykładem, że wynajęte mieszkanie jest dobrym miejscem głoszenia Ewangelii. Jak słyszymy, Paweł głosi wszystkim, którzy tam przychodzili, którzy go odwiedzali. Ktokolwiek przyszedł, ktokolwiek się spotkał z Pawłem, usłyszał dobrą nowinę. Ktokolwiek pojawił się w jego mieszkaniu mógł poznać prawdę o Jezusie Chrystusie. Jak słyszymy, Paweł mówił zupełnie swobodnie, chociaż żołnierz siedział i pilnował go, chociaż żołnierz był tym strażnikiem, który był odpowiedzialny, żeby Paweł z tego mieszkania się nie ulotnił. Żołnierz też słyszał dobrą nowinę. Żołnierz też był słuchaczem. Paweł nie miał bardzo komfortowych warunków głoszenia, a jednak to robił. W areszcie, w wynajętym mieszkaniu, w obecności kogoś postronnego, Paweł nie ukrywał niczego z dobrej nowiny. Tę dobrą nowinę przedstawiał w takich warunkach, w jakich żył. Być może ty też masz wynajęte mieszkanie. Być może też masz warunki, w których nawet ktoś słyszy, co ty robisz. Nie wstydź się Ewangelii. Nie wstydź się Jezusa. Nie wstydź się pokazywania tej osoby, która jest najważniejsza. Zupełnie swobodnie. Zadanie na dziś. Zaproś do siebie. W najbliższym czasie osobę, z którą chętnie porozmawiasz o Jezusie. Zaproś w najbliższym czasie osobę, z którą chętnie porozmawiasz o Jezusie. Niech Ci w tym błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.